No nie mów, nie. Lunch. Mów. Nie. Piknik, kurwa! Kurwa! A ty kurwa głupia ma kurwa! Ja pierdolę. Nie wiedziałem, niestety nie wiedziałem. No kurwa. Naprawdę to jest kanał Wukadzik? Mamy taki kanał, no. Siemanko. Spotkaliśmy się tutaj, abym wygrał pierwszy konkurs, a Błażej przedstawi zasady. Nie, no napiszmy kurwa na ekranie, Błażej. Nie, no mogę powiedzieć. Znowu pierdolił to samo. Dzisiaj robimy konkurs. A dawaj jakoś tak, wiesz, inaczej trochę. No. Szybciej. I tak nikogo szybciej. To nie interesuje. Okay. Dzisiaj robimy konkurs, który polega na tym, że przeczytam wam definicję, a wy musicie odpowiedzieć, czego to jest definicja. Każdy ma trzy życia. Pytanie jest czytane, może zostać przerwane przez uczestnika, jeżeli zna odpowiedź. Jeżeli nie zna odpowiedź, źle. Lub przez przypadek wcisnął przycisk, to zostaje odjęte życie. Na odpowiedź każdy ma 15 sekund. Po błędnej odpowiedzi pozostali zawodnicy mogą zgadnąć odpowiedź. Po ponownym odczytaniu mamy 12 pytań, każdy ma 15 sekund, już przeczytałem. Jeżeli się naradzicie, pytanie jest za trudne, możecie je ominąć. My decydujemy o tym, kto szybciej kliknął przycisk, czyli sędziowie. Po prostu to przyspieszysz w montażu. No, jest nauką zajmującą się pozyskiwaniem, prezentacją oraz analizą danych, posługując się w tym celu jedną z kilku dostępnych metod. Statystyka? Brawo! Warto było studiować! Może nie wiem, kim jest kurwa Bolesław Prus, ale wiem kurwa to! No. Czekaj, faworytem... Kto jest faworytem tego kanału? Nie ty. Pączu, tak? Do tej pory tak. Się sprawdzało, że faworyt wygrywał, ja powinienem wygrać i zresztą co z tego? Zapowiedziałem wygrasz, to na przegrasz, początku odcinka, co z tego? Że wygram. No to, że będę najlepszy. Życie dalej będzie się... Nie. Wygrać. Nie przejmuj się, jak przegrasz, bo Saker ma jeden punkt na przykład. A ja nie przegram. No to dobrze, no a jak wygrasz, to super, a jak przegrasz, to też nic. Lecimy. Nie przegram, wygram. Ogólnie powiem wam coś, przeczytałem Jarowi pytania. No. Było 12, ale jak Jaro się dowiedział, co nagrywamy, to jest 18. 18 to nagrywa. Jaro, jaki zwyrol. Jak popłynął. On to taki zwyrol, nie? Że kwestie administracji go tak... To uprzedzaj, jak będą pytania od Łośka, to nie nakręcają będę ryzykował go. Przy nich. Pytanie numer 2. Jest to zarejestrowana działalność gospodarcza prowadząca przez osobę fizyczną lub osobę prywatną. Może mieć ona różne formy prawne. Jest dla przedsiębiorców dobrem niematerialnym, posiadającym wartość majątkową. Spółka z o. Nie. No i super. Minus jeden. No i co, stało się coś? Absolutnie nic. Straciłem życie, tylko to. W grze, sztuczny grze, która jest... Jak to brzmi? Chwilowa, wymyślona. Jest to zarejestrowana działalność gospodarcza prowadzona przez osobę fizyczną lub osobę prawną. Może mieć ona różne formy prawne. Jest dla przedsiębiorców dobrym niematerialnym, posiadającym wartość majątkową, gdyż jest z nią związane powodzenie przedsiębiorstwa. Okej. Okay. Omijamy? No. Omijamy, no. Firma. Ja pierdolę. To nie wiedziałem, niestety nie wiedziałem. No kurwa. Ale to jest najbardziej... Nie, jeżeli jestem. To nie jest najbardziej zjebane pytanie w tym już konkursie... Nie zgłosiłeś się. To nie gramy. To nie puszczamy tego odcinka, jeżeli no to nie jest najbardziej zjebane. No i w dupę. Ale to było głupie pytanie. Ale tylko firma pasowała. No, ale kurwa. Wiesz, dla mnie to działalność to firma, no to jak to masz zgadnąć? Dobra, lecimy z trzecim. Pojęcie to używane jest najczęściej w odniesieniu do strony internetowej i jej zawartości merytorycznej. Oznacza zawartość czegoś, treść. Koniec? To nawet nie mam pojęcia. Jeszcze raz, poprosimy. Ja też. Pojęcie to używane jest najczęściej w odniesieniu do strony internetowej i jej zawartości merytorycznej. Oznacza zawartość czegoś, treść. Ja jestem za przejściem dalej. I ostatni raz przeczytam. Pojęcie to używane jest najczęściej w odniesieniu do strony internetowej i jej zawartości merytorycznej. Oznacza zawartość czegoś, treść. To jest proste, nie wiemy tego. Ja mam pomysł, ale nie zaryzykuję. Lecimy? Nie, dalej. Nie ma co drążyć, tylko mózg mi się powiedz. Zmęczy. To powiedz, co ty miałeś. Artykuł. Nie.
content. Takie to ale było kruche. To jest zawartość po angielsku, tak? Tak to było kruche, żeby to trafić, że dobra decyzja, że nikt nie skusił. Oznacza zawartość treść. No ale on dosłownie oznacza po polsku zawartość treść. Tylko żeby miałeś to powiedzieć po angielsku. Ale to jest, to jest polskie w ramach kurwa protestu. Ale to jest polskie słowo, content. No jest. Nie wiedziałem o tym, więc makaronizm. To jest moja wina. Dobra, czwarte pytanie. Ja szybko, naprawdę, decydujcie się, bo ja klikam. Miara wysiłku włożonego przez człowieka w wytworzenie danego dobra. Świadoma czynność polegająca na fu... No praca, no! Praca! Dobrze, no. No i w dupę, ja na przykład. Ale wiedziałeś już trochę wcześniej, ale czekałeś, nie? Powoli się dużo przestawiał na ten tryb. No. Nie chcieliśmy ryzykować. Prostota. No. Sporo tam wchodzi, Robur. Nie sądziłem. Lecimy z piątym. Łączna wartość pieniężna, którą przedsiębiorca uzyskuje za sprzedaż swoich dóbr. Bo czy możesz powtórzyć pytanie? Nie. Nie możesz. Zysk. Przychód. Dobrze. Dzięki. Właśnie, kurwa! Ale, ale jaka kurwa jest z ciebie, ja pierdolę! Ajajajajaj. Taktyka. No tak, no. No znalazł sposób na oszustwo, no. Nie było w zasadach i tyle. Wiedziałeś, czas leciał, czas leciał. Będzie, nie wiedziałem, że jest co? Jedno, tylko boję się tracić szans. Bo odpadłem z jednego... Dlatego używa pionków. Bo odpadłem z jednego konkursu, kurwa, w połowie, wiesz? I mam skazę na psychice. Ja bym obrót powiedział w ogóle. Tak... Ja też myślałem o tym, no. Jednostka funkcjonalno-organizacyjna przeznaczona do składywania dóbr materialnych, zapasów wyodrębnionej przestrzeni budowli. Więc no owca jest to magazyn. Dobrze. Już siódme? Ja. Szybko. Gatunek dużego lądowego ssaka łożyskowego z rodziny Suidea. Sus skrofa jest jednym z przedstawicieli dziko żyjących. Dzik! Kto teraz ja byłem. Właśnie tak, słyszałem, tak. Tylko myślałem, czy owca. Tak. Ładnie umiecie dziś, w biologię. Dobrze. Suskoidal? Suidea. Suidea? Co to jest Suidea? To Romura dupa, 4. Co to jest Suidea? Nie mam pojęcia, ale wiedziałem, że dzik. Dobra, lecimy z ósmym pytaniem. Ja szybko klikam jak coś. Jedźmy. Zróbmy tak jak owca mówi. Świetny plan. Jedziemy. Każda odpłatna forma prezentacji dóbr, usług i idei, która oddziałuje bezpośrednio na zjawiska rynkowe. Reklama. A wiesz, co jeszcze miałem w głowie? Już zaczął się klarować, że dacie szkolenie, że szkolenia. Powoli w tą stronę się. Jakie są stawki? Żeś dobrze, a ty zrobiłeś? Nie, nie, żadne nie, znaczy konkret, nie rozdrabnianie się. Reklama, dobrze zrobiłeś, no. Lecimy dalej, z dziewiątym pytaniem, jesteśmy w połowie. Dziękuję. Spokojnie, tylko spokój nas uratuje. No tak, no. Tylko ja patrzę, że to jest... Dlaczego jedno? Dlaczego nie mam połowy? Ja patrzę pod tym względem. Gdybym miał mniej niż jedno, bym jeszcze bardziej był uważny. Mniej niż jedno życie? Tak, gdybym miał połowę życia, jeszcze bardziej bym uważał na swoje słowa i bym jeszcze intensywniej myślał nad danym pytaniem. Trzy życia rozleniwiają. No pomyśl, że koty mają 9. Wymyślicie, czemu... Dlatego ciągle wymyślicie, że ja mam przejebane, że mam jedno życie. Ja mówię, kurwa, czemu nie mam mniej żyć? Czemu mam tak źle, że mam aż jedno życie? Rozumiesz? No. Totalnie, lećmy. Dziewiąte pytanie. Pobudzający, przeważnie gazowany napój bez alkoholu. Energetyk. Każdy to niby wiedział, no, się wkurwił. A nie każdy kliknął. Już nie czeka na nic. Kurwa, tak zjebałem. Dawaj. Dobrze, jedziemy z paczkiem, kurwa! Mam te riksy, sriksy. Kulturystyka, kurwa! Luz! Chill, kurwa! Lecimy z dziesiątym pytaniem. Pomieszczenie przeznaczone na cele handlowe, którego wnętrze jest dostępne dla ogółu konsumentów. Sklep! 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 Kurwa! Sklep? Kurwa!
Jedenaste pytanie. Towar uznany w wyniku ogólnej zgody jako środek wymiany gospodarczej, w którym są... Nie wiem. Twoja dusza się zgłosiła, bo cierpi. To znaczy ja sobie myślę tak, mam 3 życia, kurwa. Mogę? Kliknę sobie. Mogę? No już mu uciekł czas, no. Produkt. Nie. Ale jaki ogólnik, dobrze, dobrze, kurwa. Ogólnie się udało. No to kontynuuj, no, dobra, chyba, dobra. Że się zgłaszasz. To ty ogólnie się nie dało. Środek wymiany gospodarczej, w którym są wyróżnione ceny i wartości wszystkich innych towarów. Innymi słowy, jest to materialny lub niematerialny środek, który można wymieniać na towar lub usługę. Ale ciekawe, no kurde, no aż tak proste ale by to było? Byłoby tak, ale proste. Nie podpowiadaj, kurwa. Bo ja już... Pieniądz, no. A wiesz, że ja chciałem powiedzieć pieniądz, kurwa, ja nie mogę, nie jedno wiem, życie, ale, nie? Ale cieszę się, że masz połowę. Ale ja nie mówię, że nie przegrałem, tylko ja to było dla mnie aż za proste. Musisz powiedzieć, bo za darmo oddałeś życie. Nie ma co się spieszyć za, też za bardzo. Ale nie, bo nie sądziłem, że to jest to, wiesz? Nowe rzeczy teraz w dupę, Robur. Ale za wszystkie zgłoszenia. Zgłaszasz się i nie odpowiadasz, albo mówisz źle? Ale wiesz, bo ty powiedziałeś, że to jest towar. Nie miałem w myśli, że to pieniądz to towar. Powiedziałeś przed chwilą, że to miałeś w myśli. Tak, ale... Ja totalnie odrzuciłem to, że to nie jest to. Więc mówię, wino, że okay. Słusznie przegrałem. To nie jest tak, jak czasem się kłócę, że wiedziałem i powinienem wygrać. No. Teraz mówię, że przyszło mi to na myśl i uznałem, że to jest złe. Dobra, lecimy dalej. Najniższa, całkowicie lub częściowo podziemna kondygnacja budynku. nie, to jest... suterena, tak? Takie są... Są piwnice, serio. Ale to jest to. No, weź... I żul w suterenie śpi. Dobra, lecimy dalej. Proszę cię, sprawdźcie to. Proszę. No tak. Najniższa, całkowicie lub częściowo podziemna kondygnacja budynku. Jej funkcja zależy od typu budynku. Piwnica. Ta suterena... To jest w 1/3 pokryta ziemią, a piwnica jest powyżej 2/3. Okej, zajebiście. W ogóle, czemu piwnica była definicja piwnicy na WKDZiKu? A czemu jest dzik na kanale WKDZiK, skoro to nie jest... A gdzie powstała firma? Finansowa rzecz. Właśnie, firma powstała, kurwo, w piwnicy. Chyba, że to była suterena i nas robiłeś w chuja, ty. I elektro leżał, kurwa, zalany browarem. W suterenie, kurwa. Ale nie, to ja się zgodzę, że firma powstała w piwnicy. No i lecimy dalej. Ale jaka jest kategoria tego odcinka? O to chodziło właśnie. WKDZiK. Że to ma być takie, wiesz, ale... jest trochę na przykład jakichś takich restauracji czy barów właśnie... W suterenie. W suterenach. Tak, właścicielami sieci tej baru jest elektro, kurwa. Najebany stoi w 3 dupy i obsługuje klientów. Wódka z ogórkami, kurwa, ty. Google, wiecie? Sprawdziłem w Google jak coś. I co? No mam rację. Że suteny, co to jest? Znaczy tak, przeczytałeś dobrze. Lecimy dalej. Czyli to ja mam rację. Nie no, ale ja wiem, że ja mam... Dawaj, znaczy, twoja dusza cierpi, lecimy. Ty masz większą rację niż... Dla pączka mam rację. Nie obchodzi mnie świat zewnętrzny w tym momencie. Dobrze, Pawle, miej rację dla pączka. To już są jakieś mechanizmy obronne, psychologiczne takie, to co u niego się zaczyna dziać. No trochę tak. 13 pytanie. Towar, na którym widnieje znak, nazwa bądź termin identyczne z chronionym znakiem towarowym, które w istotny sposób nie odróżniają się od oryginału i jednocześnie mogą być wykorzystywane dla tych samych celów. Jak? Jeszcze raz. Towar, na którym widnieje znak, nazwa bądź termin identycznie z... Podróbka. Dobrze. Wow. Po prostu. No, za głęboko myślałem. Ty kurwa, już tam gdzieś toniemy. U notariusza, ja on podróbka. Ale zjebany konkurs. Podróbka. On przegra wszystko, ty. Masakra. Lecimy z pytaniem 14. Forma wypoczynku polegająca na urlop. Po prostu. Nie? Nie. Nie. O. Forma wypoczynku polegająca na spożywaniu posiłku na świeżym powietrzu na... No nie mów, nie lunch. Mów. Nie. Piknik!
Piknik, skurwysyny! Kurwa! A ty kurwo głupia mogłeś! Wjebałeś no się jak mogłeś biznes! No wjebałeś się! Biznes, a nie w piknik, który mieliśmy 2 lata temu organizowany! Kurwy chodzą w krabatach na lunch, kurwa! W przerwie od ty pracy! Ty kurwy cię zniszczyły! Kurwy siedzą ty w ogródkach gastronomicznych, kurwa, w krabatach ciasnych! Ja jedzą, kurwa, lunch! Ja się wjebałem w to wszystko! W naszej firmie wszyscy na lunch wychodzą! Tak, zwłaszcza u nas, kurwa! Ale zniszczyli cię tym właśnie, kurwa! Dlatego u nas będzie zakaz garniturów! W nowej siedzibie duży znak, zakaz wchodzenia w garnitury. Jeszcze mnie, dostajesz koszulkę od nas, jeżeli chcesz się spotkać. Jeszcze moja głowa z tym garniakiem, pierdolę. Masakra, za to, co ja teraz zrobiłem. Strasznie ci zniszczyli życie. Zniszczyli ci raz. Dobra, tam. Lunch, kurwa. Saker na lunch idzie. Sorry, chłopaki, lunch. Dobra, dawaj kolejne, bo zara lunch. Z kolegami z korpo obok. Ty, bo 15 minutówka się zbliża. Pytanie 15. Nie mogę już wygrać, tak? Czy mogę? Podatek dochodowy od osób fizycznych zaliczany jest do grupy podatków bezpośrednich, w którym podmiotem opodatkowanym jest jednostka, osoba fizyczna uzyskująca określone... PIT. Co? PIT. Po prostu PIT? Właśnie... Ale numer nie musi podać? Nie rozlicza się ze mną, to jest quiz. Jedziemy. 16 pytanie. Sposób zniesienia wzajemnych rozrachunków pomiędzy podmiotami lub zniesienia różnic księgowych w księgach jednostki. Sterno? Co? Nie. Na pewno nie. Jest zbyt takie, mądre, kurwa. Jest takie w rachunkowości pojęcie chyba. Nie wiem, czy odpowiadać ogólnie. Ty, będzie jak z sutareną coś czuję. Ty nie musiałeś mówić skomplikowanego słowa, żeby się wybielić w tym odcinku. No dawaj, Robur, może ty znasz jako, wiesz, zastępca. A muszę odpowiadać. Tak, 5 sekund masz. Znaczy nie musisz. Korekta. Nie. Sposób zniesienia wzajemnych rozrachunków pomiędzy podmiotami lub zniesienia różnic księgowych w księgach jednostki. Nie będę ryzykował. Rozliczenie. Ja nie ryzykuję. Ciekawe. Mam jedno życie jeszcze. Jeszcze wiecie, nie opłaca mi się ryzykować. Wiecie, co to jest? No. Ni chuja nie wiemy. To jest... Rachunkowość. Aha. Fajnie. Czyli owca musi dwa? Ile? Dwa pytania. Albo ja jedno. No. Czyli ja ryzykuję, ja idę na całość teraz. Tak, bo dwa pytania zostały. Ale wszyscy niech odpowiadają. To ja mogę podpowiadać. Tak robiliśmy wcześniej. To no tak, no jak było... mają życia, to tak. No. Nie mamy, no nie mamy. A nie macie życia, no to jedziemy. Chcecie to nas przywrócić? Ale oni chcieli nas przywrócić. Tryhardy od Jara. Poprzednie już były od Jara, no, ale to są tryhardy. No. Dawaj, może jakimś cudem gdzieś mi się kurwa obiło w mailu czy coś. Pojęcie związane z praktyką handlową. Jest to czynność mająca na celu najpierw zbadanie faktycznej ilości towarów posiadanych przez przedsiębiorstwo, a następnie uzgodnienie tego stanu z ilością wynikającą z... Remanent. Dobrze. No. Jest, kurwa! WKDZiG wygrałem, ty! Zajebiście. Nie było. No, takie. Gratulacje. No. Jedno z łatwiejszych. No. O kurde, to poprzednie było. Jedno z łatwiejszych, nie? Dlatego wygrałem. No bo zawsze jest wielki szum o to, jak się można było to zbliża, ja miałem no to jak można nie wiedzieć? Jeszcze się mówi na to jakoś ewidencja. Inwentaryzacja. No, to też, też byś zaliczył? Nie, bo to jest następne. No pytanie. Właśnie. Aha! Czyli jest okay. To ogólnie przyforciłem, bo nie wiem, jaka jest różnica między nimi. No, ja też nie wiem. Remanent robisz na koniec roku, inwentaryzację no po prostu... W dowolnym momencie sobie możesz zrobić. Czyli miałem farta w chuj ogólnie, bo jak ja bym nie zgadł, to co by powiedział inwentaryzacja. I bym wygrał. No, w sensie byłby remis. Nie, bo bym nie zaliczył. Codziennie, nie? A, nie, a nie bo to no, ale, no ja wiem, ale mówię, gdyby to było to drugie, tak, bo ty nie skończyłeś czytać. To tak. No i gitas, ja jestem mega zadowolony. Ekto wygrali. Ej, ogólnie na początku każdego odcinka czy jak, jest pierdolenie no, pączka, że rozjebie, nie? Pączek przegrał od ale teraz byłem pewny, że wygram. To u siebie na kanale, czyli pierwszy raz... To byłoby pierdolenie, gdyby to był inny kanał. Faworyt nie wygrał pierwszy raz, nie? Nadzieję, naprawdę. A wręcz przegrał. Ale zobacz, faworyt na kuchni przegrał. Ja zremisowałem też z faworytem.
No. A tam byłem absolutnym niefaworytem, no umówmy się. Ja no tak, jesteśmy, kurwa. I ty absolutnym byłeś niefaworytem i wygrałeś, a on był absolutnym faworytem i był ostatni no dzisiaj na odcinku. No to w ogóle, to ale widzisz, no nie potrzebujesz w takim razie takiej wiedzy, żeby prowadzić firmy, no bo jesteś bardzo dobrym znaczy, prezesem. Znaczy, to nie chodzi o wiedzę. I może chuja wiesz. Ale, ale jak pani cię poprosi do tablicy, no to, to jest taki morał nadziei, że jak pani prosi do tablicy, to nie jest to, nie jest to zawsze, nie jest to wszystkim, nie jest ten czynnik wszystkim. Patrz, jaki, nie przejmujcie się. Jaki płatek. Ale fajnie jest wygrać, nie? Saker. Trzy razy? Kurwa, człowieku. Trzy z czterech. Ale ty możesz się tak pocieszać, no bo co możesz zrobić? No? Nic. Możesz się pocieszać w ten sposób. Patrz, nawet jak ktoś wygra ten ostatni, to ja wygrałem 3 razy z 5 i tak. Już kurwa to jest nie do pokonania. Masakr. Nie wiem jak to się stało.